Siemanko, siemanko, to znowu ja. Właśnie kończymy nasze szkolenie, które miało miejsce w Viana de Castello. Monika, jak Ci się podobało? Super, było naprawdę super, super. Dzisiejszym moim gościem będzie, tak jak już powiedziałem, Monika. Naprawdę jestem pod wrażeniem, to jest chodząca encyklopedia. Po prostu powiesz jakiś kraj, ona już jakoś anegdotę ciekawą wyciągnie z rękawa, tak? Powiedz mi, gdzie zdobyłaś swoją wiedzę oraz doświadczenia? Okej, cool. I will go a bit later because I have a ticket. I came like 10 minutes before. Okay, well, we'll see you. No, tak jak ten, jeździłam sobie i płacili mi, to tak zdobyłam, nie? Tam gdzieś byłam w Berlinie, byłam w Budapeszcie, byłam w Bilbao, byłam w Barcelonie, byłam, nie? To jak się człowiek tak jeździ po świecie, to się dużo rzeczy poznaje, nie? Powiedz mi, ile znasz języków? Znam polski, angielski, hiszpański, włoski, portugalski, niemiecki, uczę się węgierskiego. Możesz powiedzieć jakieś, no nie wiem, proste zdanie typu cześć albo siema czy ziołki w tych językach? Specjalnie, wiem, że o dużo proszę, ale proszę. Po hiszpańsku hola capullo, po portugalsku hola pessoa, po węgiersku, a to jest najgorsze, czekaj. Po angielsku nie mówię, bo się znają. Po włosku hola tutti amici, buongiorno, po niemiecku guten tag, lieben Freunden i po węgiersku jona po skiwan. Chciałem Cię zapytać, może pamiętasz jakieś specjalne wydarzenie w Twoim życiu gdzieś za granicą? Wiesz, taki największy szok kulturowy, gdzie zobaczyłeś what the fuck? Jak to w ogóle istnieje, wiesz, największa bariera i szok kulturowy No największy szok kulturowy chyba miałam w Polsce, jak pojechałam teraz na Sylwestra po tylu latach podróży, co znajomi pięźni, byliśmy to co pół godziny mi wódkę serwowali. To był największy szok kulturowy. A, czyli spoko, czyli Polska to był największy szok. Tak, największy szok kulturowy. Spoko. Dziękuję pięknie za wywiad. Dzięki. Do zobaczenia.